Okej. Cześć wszystkim. Tak jak mówiłem, to mi nic nie daje i tak. Tak jak mówiłem, chciałem się podzielić z wami pewnymi przemyśleniami. Jestem w mojej małej surferskiej wiosce, ale dzisiaj nie będzie mowa o surfingu. Będę opowiadał wam przez 10-15 minut. To nie będzie długi film. Opowiem wam trochę o czymś, czego doświadczyłem niedawno. O buddyjskiej medycynie, o lankijskiej medycynie. Jest to starożytna medycyna, patrząc z perspektywy naszej, 2,5 tysiąca lat. Lankijska kultura oczywiście starsza niż buddyzm, ale akurat nie znam tutaj nie szczegółów. 2,5 tysiąca lat to, co wiem na pewno, tyle ma ta buddyjska kultura tutaj. Tutaj mój kolega akurat przychodzi, więc tylko pozdrowię. I'm recording, right, sir. I'll catch you later. No więc tak naprawdę jestem na Sri Lance już prawie 2 lat i już wcześniej, będąc no w miarę, powiedzmy, ogarniętym, całkiem nieźle wykształconym człowiekiem, gdzieś tam czyta się różne rzeczy. Pierwszą styczność z buddyzmem miałem, mając 15 lat, gdzieś tam czy 16, w dobrym liceum krakowskim. Miałem kolegę, którego tata był buddystą, ale ja nie uważam się za buddystę wcale. Wręcz przeciwnie, powiem szczerze, że będąc buddystą, dzisiejszy świat przeżuje nas i wypluje. Trzeba być silnym, trzeba być twardym, nie? Ale mam duży szacunek dla buddyzmu, mam duży szacunek dla tej kultury. Mam duży szacunek tej filozofii, bo to nie do końca jest religia, tam nie ma figury Boga i tak dalej. Do czego zmierzam? Przyjechałem na Sri Lankę prawie 2 lata temu i miałem okazję poznać już trochę tutaj tą kulturę. Natomiast kwestia taka, że przez większą część swojego życia byłem mocno sprawnym, powiedzmy, człowiekiem, jakimś wyczynowym sportowcem. Mój brat był wyczynowym pływakiem. Ale ja nie jestem wyczynowym sportowcem. Tutaj zrobię mały przerywnik, wybaczcie, bo muszę wam pokazać po prostu okolice. Jest to wioska surferska, ale no, w tym momencie jestem w otoczeniu zwierząt domowych. A przez takie statko się ruch przechodzi tutaj. Do Pacific. Próbuję się jakoś ustawić do tego słońca, więc po prostu wsiądę sobie na brzegu. Pokażę wam też falę, ale to jest inna tematyka tego filmu. Dobra, więc co? Pływam na desce, innych sportów tutaj uprawiałem, ale kilkanaście lat pracy za biurkiem sprawiło, że trochę człowiek przestaje być sprawny. No, życie, wiecie, o co chodzi. No i teraz chciałem powiedzieć taką rzeczą. Przyjechałem na Sri Lankę, no i głównym celem mojego pobytu tutaj, no oprócz tego, że już po prostu miałem dość Europy, pewnych rzeczy, które się działy w moim życiu, to opowiadam w innych filmach, ale też przede wszystkim już na innym kanale opowiadam o jeszcze innych rzeczach, które się działy. Ale przyjechałem głównie, dlaczego wybrałem akurat ten kraj? No, koszty życia na pewno, możliwość pobytu tutaj długiego, do 9 miesięcy z wizą. No ja już teraz w tym momencie jestem tak tutaj w tej kulturze osadzony, że niedługo będę mógł tutaj się starać o jakiś dłuższy jeszcze pobyt. I surfing. No i surfing to chyba jest ten numer jeden. Ja rozważałem Maroko, ale to były czasy COVID-u, a Maroko się zamykało z dnia na dzień. Piąty wariant z Omikron sprawił, że znowu się Maroko zamknęło. Odpuściłem tą wizję. Przyjechałem na Sri Lankę. Z
Janka ma to, Sekwik to jest niesamowity na południu wyspy, ale mówimy o teraz o medycynie. I co? I jeśli chodzi o sekwik, jest to wymagający sport na pewno fizycznie. No ja jestem dobrym pływakiem, czuję się pewnie w oceanie, ale nie zmienia to faktu, że ujęcie drugie. Nie zmienia to faktu, że każdy z nas ma jakieś tam ograniczenia fizyczne. Ja właśnie pracę za biurkiem, trochę opuściłem sobie jakieś sporty, trochę się zapuściłem, że tak powiem. Miałem 10 lat temu taki epizod, że jeździłem po Europie w samochodzie, w którym spałem. Głównie wybrzeże Morza Śródziemnego, do tego jeszcze praca za biurkiem. Wszystko sprawiło, że miałem jakiś tam, zawsze wiedziałem, że będę chciał się zregenerować, jeśli chodzi o dolne odcinek kręgosłupa. Nigdy nie miałem żadnych urazów, ale wiedziałem, że chcę się tym zająć. I jakąś taką trochę gorszą mobility, ruchliwość, jak to się mówi, ruchomość w prawym stawie ramiennym. No ale jestem tutaj, czytam o kulturze i każdy słyszał, może kto tutaj był, albo widział przynajmniej tak zwaną medycynę Ayurveda. Ayurveda to jest medycyna z Indii pochodząca i to też nie należy mylić jej właśnie z tradycyjną medycyną buddyjską. I to też jest wspaniały system medycyny. Natomiast ja mówię teraz o jeszcze starszym, może nie starszym, ale lankijskim systemie leczenia. Jest to buddyjska, starożytna medycyna tradycyjna. I teraz w zasadzie to, co chciałem się z Wami podzielić, to jest to, że mam takie wiele przemyśleń dotyczących, no to zresztą wielu z Was, którzy w ogóle trafią na ten film, no moich znajomych na pewno część ma takie przemyślenia, ale ludzie, którzy przypadkowo trafią na ten film, na pewno gdzieś tam pojawiła się ta myśl, że coś jest nie tak w tym naszym zachodnim świecie. Nie? Ja nie chcę tutaj, pisować, no ale wiecie, pigułki, te wszystkie po prostu zabiegi, operacje, inwazyjne to jest wszystko. Oczywiście w momencie, kiedy już, nie wiem, no jest naprawdę jakaś taka medycyna zachodnia działa szybciej, tak? Ale jeśli mamy trochę więcej czasu i zaufamy tej starożytnej filozofii, to no, ja osobiście polecam. Jestem po 6 dniach zabiegów. Gdzieś wspomniałem do znajomego mi Lankijczyka, że w pewnym momencie chciałem spróbować lankijskiej medycyny. I jak w tych latach, nie wiem, w filmach lat 90., jakiś Jean-Claude Van Damme, no po prostu nagle trafiłem do klasztoru buddyjskiego. W klasztorze buddyjskim trafiłem do mnicha buddyjskiego, któremu gdzieś tam trochę opowiedziałem o sobie, o tych rzeczach, którymi chciałem się zająć. Gdzieś trochę, paru słowach angielskich, które rozumiał. I to było niesamowite doświadczenie. Przez kilka pierwszych dni przychodziłem do tego klasztoru przez 2 dni, dwa razy dziennie, rano i po południu. Zaraz po wschodzie słońca i zaraz przed zachodem słońca. Nacieranie takimi olejami, jakimiś w bardzo taki głęboki masaż ramienia, wcześniej jeszcze dolnego odcinka kręgosłupa, jakieś kije, ciepłe poduszki, no to było no trochę jak masaż, ale to nie, tajski masaż oczywiście też jest buddyjska kultura. Słuchajcie, po tygodniu niecałym moje ramię, ja myślałem, że mam całkowicie sprawne lewe ramię, a prawe ramię miałem takie troszkę jakieś tam. Oczywiście mogłem pływać delfinem, kraulem, grzbietem, żabką, ale przysekwować, ale czy robić pompki, jakieś takie rzeczy, ale wiedziałem, że chcę po prostu, żeby ta sprawność była, nie miałem jakiejś takiej super tej mobilności. Natomiast teraz moje ramię jest dużo sprawniejsze niż moje całkowicie bezproblemowe ramię, więc no mogę Wam na moim przykładzie powiedzieć szacun dla lankijskiej kultury, dla buddyjskiej medycyny, która nie jest po to, żeby ściągać z nas pieniądze, tylko naprawdę chce pomóc. Ja próbowałem już kilkukrotnie mnichowi dać pieniądze i on ode mnie nie chce pieniędzy.
więc postanowiłem w jakiś sposób wynagrodzić, odwdzięczyć się i coś pomóc w tym klasztorze, jak właśnie z filmu z lat 90. jakiegoś takiego fighting, street fighting. Nie wiem, jakieś dzieci pouczyć angielskiego, nie wiem, przynieść jakieś rzeczy, ale nawet nie wiem co, bo jeśli oni nie chcą pieniędzy. I jestem po prostu, nie wiem, jestem niesamowicie pod wrażeniem tego, że to wiecie, no część z was jest lekarzami, może macie rodziny, no tam mam do czynienia z medycyną całe życie, wiadomo, się chodzi do różnych lekarzy, ale to jest coś niesamowitego, że nie dość, że pomaga, to jeszcze po prostu taki, tak jak ta przysięga Esculapa, tak, czy to jakoś tak Hipokratesa. No tutaj jakby nie ma tego, bo to nie jest grecka kultura, ale bez żadnego wynagrodzenia, no mnich traktuje mnie, nie wiem, jakbym był, no nie wiem, no po prostu jak był stąd, nie wiem. Nie wiem w zasadzie co powiedzieć, po prostu jestem pod wrażeniem. Także tutaj na chwilkę ucinam. No to jeszcze raz, więc pozdrawiając was z południowego wybrzeża wyspy Sri Lanka na Oceanie Indyjskim, chciałem powiedzieć, że jeśli tylko kiedykolwiek będziecie rozważać podróż tutaj, oprócz surfingu, cudownego nurkowania, pewnie żeglarstwa, to może być trochę trudniejsze, spacerów na plaży i cieszenia się dobrym jedzeniem, pięknym klimatem, rozważcie też wizytę w klasztorze buddyjskim albo serię wizyt i spróbujcie tradycyjnej buddyjskiej, starożytnej medycyny. Polecam serdecznie. Pozdrawiam was z południa Sri Lanki.